Jeruzalem nowe, Kościele święte. Boże, obdarz Kościół swój jednością i pokojem. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Kościół wyznacza na dzisiejszą niedzielę lekturę tak zwanej obietnicy prymatu. Prymatu, czyli pierwszeństwa. Nauczyciel obiecuje Piotrowi prymat we wspólnocie rodzącego się Kościoła. Dlaczego właśnie Piotrowi? Dlaczego tego nie uczynił względem Jana, Jakuba? Z nimi był przecież spokrewniony. Piotrowi dlatego, że Piotr jako pierwszy z apostołów wyznał wiarę nie tylko w to, że Jezus jest Mesjaszem, ale wyznał wiarę w to, że Jezus ma boskie pochodzenie, że jest Bożym Synem. I również dlatego, jak słyszeliśmy z ust samego Chrystusa, ponieważ nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ale uwaga! Piotr wypowiada słowa, które w uszach każdego pobożnego, prawowiernego, czyli ortodoksyjnego Żyda, brzmiały jak bluźnierstwo. Nazwanie tego nauczyciela Mesjaszem, co więcej, nazwanie go Bożym Synem, brzmiało strasznie dla tych pobożnych Żydów, którzy sobie zupełnie inaczej wyobrażali Mesjasza. To znaczy, wyobrażali sobie go jak człowieka, ale na pewno nie pochodzącego gdzieś z Galilei. Zresztą znamy to z Ewangelii, z ostatnich dni, kiedy czytaliśmy fragment o powołaniu Natanaela,
ten taki wyrzut, takie pytanie cyniczne, czy może coś być dobrego z Nazaretu, względem o Jezusie, czy może być coś dobrego z Galilei. Galilejczycy nie cieszyli się jakimś wzięciem w Judei. To były dwa różne światy. W Judei mieszkali ci pobożni, a w Galilei już tacy, którzy mieli relacje z poganami, czyli ich żydowskość była taka troszkę gorsza. Jezus przychodzi z Nazaretu. Nie tak sobie wyobrażali Mesjasza, nie tak sobie tym bardziej wyobrażali Syna Bożego. A więc Piotr okazał się bluźniercą. Ale zobaczmy, co robi Chrystus. Chrystus chwali Piotra. Nie grozi mu palcem, nie mówi: oj Piotrze, zmień wypowiedź, bo jest ona nie okej. Jezus go chwali. Chwali go również za to, że w tych swoich opiniach nie kieruje się tylko ludzkim rozeznaniem, ale otwiera się na Bożego Ducha. Pozwala Panu Bogu mówić przez siebie. I Piotr w zamian słyszy, że będzie skałą Kościoła, czyli wspólnoty, którą Pan Jezus pragnie teraz na nim zbudować. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, gdzie ta rozmowa ma miejsce. Jeżeli ktoś był w Ziemi Świętej, może był na północy już Izraela, już przy granicy z Libanem, Syrią, niedaleko jest granica z Jordanią. Miejsce też zapalne w historii Izraela. Granice są jeszcze takie płynne. Można spotkać tam bardzo często opancerzone samochody Narodów Zjednoczonych. A więc miejsce takie niełatwe, bezpieczne, ale tak z umiarem. I tam Jezus z apostołami jest. Stoją przed taką dużą skałą, w której poganie oddawali cześć Bogu Panowi, Bóg Pan, Bogu Panu, Panowi. I Piotr stoi z Jezusem przed tą skałą. Jezus mówi: ty będziesz jak ta skała, na tobie zbuduję Kościół, a bramy piekielne nie przemogą. Bramy piekielne to te zagłębienia w skale, tak starożytnie nazywali, zagłębienia w skale, z których wydobywały się czasami jakieś dziwne dźwięki, jakieś dziwne zapachy. Mieli przeświadczenie, że te zagłębienia prowadzą do piekła. Bramy piekielne nie przemogą. Piotr to widzi, to oddziałuje na jego psychikę. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Dlaczego Jezus surowo zakazuje? Przecież cały naród izraelski na Mesjasza czekał. Dlaczego Jezus nie pozwala apostołom wskazać na siebie jako na Mesjasza? Jako na tego, którego Żydzi od wielu wieków oczekiwali. Przecież całe pokolenia z utęsknieniem wyczekiwały tego dnia, kiedy Mesjasz przyjdzie, stanie pośrodku nich i da im nadzieję wyswobodzenia z niewoli, da im nadzieję na lepsze jutro. Odpowiedź wydaje się prosta. Świadkowie dokonywanych przez Jezusa uzdrowień biegali za nim po całej Palestynie. Zresztą wystarczy otworzyć Ewangelię i zobaczymy, jaki tam jest ruch. Gdzie Jezus się pojawia, tam ściągają za nim setki, a nawet tysiące ludzi, bo widzą w nim uzdrowiciela. Widzą w nim cudotwórcę. A Jezus, widząc, co się dzieje, widząc, że ludzie wykoślawiają Jego obraz, mówi do apostołów: nic teraz nie mówić. Powiedzcie o tym dopiero po moim zmartwychwstaniu. Jezus nie chce być postrzegany tylko jako cudotwórca, jako ten, który przynosi ludziom doraźne, doczesne uzdrowienie. On chce, aby go postrzegać globalnie. Dlatego pyta apostołów: za kogo mnie ludzie uważają? Czy tylko za lekarza? Tylko za kogoś, kto przywraca wzrok ociemniałym, który wskrzesza nawet? A gdyby teraz tak Jezus, tak jak 2000 lat temu, stanął przed tobą, przede mną,
i zapytał, za kogo ty mnie uważasz, to co byśmy mu powiedzieli? Oczywiście nie chodzi o utartą formułę, bo pewnie każda z nich byłaby okej. Okay. Panie, ty jesteś moim Bogiem. Panie, ty jesteś moim przyjacielem. Ty jesteś uzdrowicielem mojej duszy, mojego ciała. Ty jesteś lekarzem. Ty jesteś... Tak, tak. Ale pewnie Jezus zapyta, czy wierzysz, że oddałem swoje życie, aby cię zbawić? Czy wierzysz, że jestem tym, który potrafi cię wyprowadzić z największej dziury, do której wpadłeś? Czy wierzysz, że jestem silniejszy od grzechu twojego, od szatana, od tego całego dziadostwa, w które wszedłeś w swoim życiu? Diabeł jest taką przebiegłą osobą, która potrafi człowiekowi wmówić: jesteś beznadziejny, nie ma dla ciebie już nadziei, jesteś do kitu. My kapłani, ja mówię za siebie, pewnie ksiądz Łukasz też przyzna, w konfesjonale słyszymy ludzi, którzy przychodzą, mówią: księże, do mnie już nie ma ratunku. Kiedy mówię o mocnym postanowieniu poprawy, kiedy mówię o tym, że mamy szansę, że tak długo jak to nasze serce pompuje, nasza głowa pracuje, mamy szansę wszystko zmienić. Z Bożą pomocą, ale też z ludzką pomocą, z ludzką życzliwością. Nic jeszcze nie jest stracone. A wielu ludzi przychodzi do konfesjonału i mówi: do mnie już nie ma ratunku. Kto ci to powiedział? Jezus, który umarł za ciebie na krzyżu? Który codziennie w konfesjonale wyciąga do ciebie rękę i chce cię wyciągnąć z tego dziadostwa, w którym siedzisz? On ci to powiedział, że nie ma dla ciebie ratunku? Za kogo ludzie, za kogo ty uważasz Syna Człowieczego? Na każdym etapie życia trzeba sobie to pytanie zadać. Nie wystarczy powiedzieć raz na początku tej drogi chrześcijańskiej: Panie, ty jesteś moim Bogiem, chcę iść za tobą codziennie. A zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywamy różnego rodzaju trudności, doświadczenia, kiedy nam się już tak naprawdę nie chce, kiedy już nam ręce opadają, już nie wiemy, co zrobić. Panie, do kogo już pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ty jesteś moim Panem, ty jesteś moim Zbawicielem. To ty dajesz mi cały czas nadzieję. Patrząc na krzyż, ja nie widzę człowieka przegranego. Ja widzę symbol mojego zbawienia. Widzę nadzieję, że ta śmierć nie poszła na marne. Diabeł to wszystko chce poprzekreślać. Za kogo ty uważasz Syna Człowieczego? Za kogo ja uważam Jezusa Chrystusa?